jeśli masz ochotę na ruchanie i swędzą cię jaja, to weź się podrop i zagraj Far Cry'a, a najlepiej trójeczkę, tam spotkasz niejedną fajną dupeczkę. Hej, siemaneczko, z tej strony Macior i kłaniam swą mordę po samą torbę ludziska i zapraszam do wspólnej zabawy z grą Far Cry 3, grą, która miała już premierę w listopadzie 2012 roku i oczywiście gra ze stajni Ubisoftu. Macior, a czemu nagrywasz tak starą grę? A dlatego, kurwa, że mogę, że chcę, że ma zajebistą fabułę, ludzie. A fabuła opowiada m.in. o tym, że wcielamy się w Jasona Brody'ego, który wraz z swoimi przyjaciółmi, bratem, pakują się w samolot, kurwa, wykonują skok, ale skok im nie wychodzi i lądują na wyspie opanowanej przez piratów, lecz piratów nie takich, kurwa, z drewnianą nogą, hakiem zamiast ręki, zaklejonym okiem, tylko tych piratów, co to pojmują ludzi dla okupu, ludzie, i oni nie pierdolą się w tańcu. A trzeba dodać, że przywódcą tych piratów jest niejaki Vaz, który będzie tu robił naprawdę świetny klimat w całej grze. Ja widziałem jeden gameplay właśnie, ten z początku gry, żeby zobaczyć, z czym to się je. No i mówię, gram w to, kupuję sobie i jedziemy. Tak więc dlatego Vaza chcę zobaczyć tą fabułę. Włączyłem tutaj polskie napisy, bo nie ma dubbingu i może i dobrze. I tyle, trzeba będzie czytać, ja będę sobie czytał, bo chcę wynieść jak najwięcej z tej fabułki ludziska. A Far Cry 3, jak ktoś nie wie, to jest to FPS, tylko że taki rozbudowany, w którym mamy otwarty świat, explore, troszeczkę craftingu, jakieś synchronizacje, wiesz, jak to ma miejsce w grach Ubisoftu. Nawet będziemy tutaj zdobywać doświadczenie i rozwijać postać, czyli wykupywać różne umiejętności w drzewku. Tak więc zajebista sprawa, mi się to podoba. Kto widział dalsze Far Cry, czyli 4 i 5, to wie, z czym to się je. Może graliście nawet w pierwsze. Ja grałem w 4 i 5 część, w 3 będę grał po raz pierwszy, ludzie. Ani razu w nią nie grałem. Przed chwileczką sobie zobaczyłem tylko sterowanie, jak z tym padem z PlayStation 4 to będzie działać. Działa to jak na razie w miarę. Tak więc cóż, bez zbędnego przedłużania, myślę, przechodzimy sobie do rozgrywki. Dajemy sobie opowieść. To mam kontynuuj, ale to tak jak mówiłem, zobaczyłem sobie tylko sterowanie. Począteczek sam gry. Nowa gra. Zapiszę to na ten sam zapis. Dobra, wyjebane, że tam się znajduje. I jedziemy tropiciela, ludzie. Tu mamy stopnie trudności. Eksplorator, tropiciel, wojownik i mistrz. Dobra, jedziemy tego tropiciela, ludzie. I oglądajcie, bo naprawdę, kurwa, fabuła będzie tutaj przednia. Eliminacja typu ciężki łomot pozwala zadać potężnemu przeciwnikowi mocny cios. Takie samouczki będą tu wyskakiwać. A teraz też to będzie takie zapoznanie się z grą. Ale to będzie taki samouczek, wiadomo, nie? To my brother Riley forgetting his pilot's license. Where the hell is that motherfucker? To my father's black card, to my black card. God, I haven't done Sambuca since I was 20 years old. Yeah. Ale grafika jest tu zajebista, ludzie. To jest stara gra, kurwa, a grafika jest tu zajebista. Mamy ten skok właśnie pokazany tutaj. Widać, że panują nad, kurwa, światem, co? Jak to młodzi. Hehehe. Jumping out of airplanes, flying like birds. That is crazy. I like this phone. This is a nice fucking phone. So, what do we have here? Grant. And Jason. From California. Huh? To jest ten Vaz, ludzie. Well, I hope your mama and your papa really, really love you. Because you two white boys, you look very expensive. And that's good, because I like expensive things. I'm sorry, what did you say? What did you say? Do you want me to slice you open like I did your friend? Shut the fuck up! Okay? I'm the one with the fucking dick. Look at me. Look me in your fucking eye. Hey! You fuck! Look me in the eye! Świr, co? Nie ma, kurwa, pytań. I rule this fucking kingdom. Shut the fuck up, or you die.
What is it, Jason? Jason, what is it? Why aren't you laughing now like you did up there? What, is this not fun anymore? Have I failed to entertain you? You see, the thing is, up there, you thought you had a chance. Way up in the fucking skies, you thought you had your finger on the pussy trigger. But hermano, down here. Down here. It's okay. I'm gonna chill, I'm gonna relax, because you, moi, and your top guy brother, we're gonna have a lot of fun together while we wait for the money. Stop scaring the hostages. I need you to take care of Ale kurwa świr. Wow. But you two pieces of fox are more entertaining than your friends. To jest chyba jedna z najlepiej zarysowanych postaci kurwa w grach ever, ludzie. Tak przynajmniej mówią co niektórzy, to jest nasz brat. Z tego, co żeśmy się tu mogli dowiedzieć i domyślić, czytał Grant i Jason z Kalifornii. Patrzcie się, jakiejś kurwa bambusowej klatce. Ewidentnie jest to jakaś wyspa kurwa dzikusów. Patrzcie się, Grant się oswobodził. Nie, uciekajmy sami, co ty pierdolisz, halo? Oni już nie żyją na pewno. Oni byli biednie ubrani, ich zabili, kurwa. Hej, over here! Macie się, zwabiamy gnoja. Patrzcie się na tego Granta, wow. Skąd ty, człowieku, umiesz takie rzeczy, co? Aha, Marines. No to mamy brata komandosa, ludzie. A my jesteśmy zwykłą pipą, kurwa, wystraszoną, przerażoną, owłosioną. A nie! Tam wiszą jakieś knury, zobaczcie to. Hej, to są nasi przyjaciele? Patrzcie się, tam mamy dwóch bandytów. Piratów. Nazywajmy ich piratami, co? Grant, czekaj na mnie, ty kurwa! Knurze paskudny! O, patrzcie się, tu mam jakiegoś knura! Halo, dałeś suba maciorowi? Knurze paskudny? Kwiknął, że dał! Tu drugi, a ty dałeś? Czekajcie, mamy tu jakieś wskazówki. Ups. Teraz mogę to dopiero zrobić. Dobra, wskaźnik wykrycia, ludzie! To jest standardowe już w każdej grze, wskaźnik wykrycia pojawia się, jeśli wrogowie mogą cię dostrzec. Wypełnia się, kiedy wrogowie zaczynają cię wykrywać, zaczyna migać, kiedy zostałeś wykryty. Lalalalalala. Subuj kanał Maciora, subuj! Myślałem, że zgubiłem mojego brachola, wiecie? Jestem cały czas kucnięty, kurwa, kolego sympatyczny. Wo, patrzcie się, jakie pitbule. Uciekajmy stąd może, co? Jak stay quiet, jak tam są kurwa kolesie, ej. Dobra, uciekamy. Aż dziwne, że oni nas nie widzieli, co? Patrzcie, jak ta grafika wygląda zajebiście, kurde. Ja jestem pod wrażeniem, wam powiem, szczerze. Nie pamiętam, jak czwórka wyglądała, bo grałem na Playu czwóreczce. Dobra, zabieramy jakiś aparat, tablet, zapalniczkę i telefon chyba, co? I mapę. O, tam jakiś gnój śpi chyba, co? Stoję. Dobra, musimy go rzuć kamieniem, albo ciągnąć uwagę wrogów lub zwierząt. To też jest stary motyw w grach. Wykorzystaj to, aby przekraść się obok nich. Dobra, czyli odwracamy uwagę kamieniem i tyle. Ciekawe, jak to będzie działać potem w dalszej części gry, wiecie? Kurwa, stary, ale gdzie ty chcesz wejść? Aha, dobra. Ja pierwszy, bo ja się najbardziej boję. O kurde!
No, muszę wam powiedzieć, że kurwa nasz brat na pewno nie był w zwykłym wojsku. Hej, napierdala nożem jak zjebany nożownik. I can't find Lisa and Riley and the others without you. So pull it together. Okay? Okay. I'm sorry. Lisa i Riley. Riley jakiś. Wymienił tylko dwa imiona, czyli kurwa dwa najważniejsze pewnie, co? Reszty nie wymieniał, czyli ma wyjebane na nich. Wow, tutaj jakaś... Patrzcie się, egzekucja kurwa. Oni mają więcej tych zakładników. Ej kurwa, halo, ja chcę tam wejść, gro. Dobra, teraz dopiero. Pole Marychy. Patrzcie się, czujecie to? Skryj się w gęstej roślinności, znikasz wtedy z pola widzenia wroga. Chowanie zapobiega wykryciu. Znowu kamień? Dobra, Brahol. Weź się, kurwa, schyl. Hej, bo dostaniesz w łeb. Odciągnij strażników od drzwi, uciekaj co sił. Mamy chyba taką misję, wiecie? O kurwa, wykryli mnie, serio? Na samo łóżko nas wykryli, kurwa. Ale dobra. Wow, niepotrzebnie, żem wstanął, wiecie? Myślałem, że on kurwa, że mnie nie zobaczą, że oni tam się tym kamieniem zajęli. To idziemy cały czas kucnięci, nie będę kombinował. Kurwa, i odtąd, serio? Kurwa, tamci nas nie wykryli, a patrzyli się nam na plecy, a ci nas od razu wykryli. Dobra. Dałem dupy i tyle. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w tym pokoju z tym gnojem, właśnie. Dobra, on go załatwia tutaj nożykiem. Super, kurwa, sprawnie. Celność zajebista. Grunt. Ale panikuje Jason, co? Jason chyba nie był w wojsku. Albo po prostu, kurwa, nie lubi zabijać. Ale będę musiał się szybko przyzwyczaić. A tyle wam powiem. Aha, teraz idziemy do tego pomieszczenia z tymi rzeczami. To jest głupie, że ja nie mogę sobie teraz wejść, kurwa. Dopiero jak gra mi pozwala. Ale dobra. No kucaj, kurwa, on... Dziwne to jest niekiedy, wiecie? Muszę patrzeć na ten znacznik, czy jest, czy nie, ten z prawej strony, nie wiem czy go widzicie, czy ja wam nie będę zasłaniał moją mordą. Hehehe. Bo jest tu taka ikonka chłopka, który kuca. Dobra, kamień. Kurwa, on nie kuca. On jest pochylony tylko. Dobra, dobra, idziemy. Ale mi kurwa serce bije. Te gnoje już nas chyba nie zobaczą, co? Patrzcie się, tu mają następnych. Tu prowadzą jakiegoś amerykańskiego knura, co? Bo tamci są kurwa ciemni. Wiecie, ciemnoskórzy bardziej. Czyli miejscowi, o! A ten kurwa był widać ewidentnie, że jest Amerykańcem. Amerykański knur. Kurwa, oni tu normalnie mają... bazę jakąś, co? Przyjdzie nam tu rozpierdalać w tej grze ludzi ich posterunki i tak dalej, i tak dalej. Przejmować. No właśnie. Ktoś dał dupy, ci powiem. Grunt. Oj. Jebany was. Dawaj, tamujemy mu to. Kurwa, ale on tego nie ma szans przeżyć. Ludzie, dostał prosto w szyję. Z takich rzeczy się nie wychodzi. Tu pomoże jedynie amputacja głowy, kurwa. Ja tego inaczej nie widzę.
Zeus ma wyjebane na takie rany. O, on już chyba jebnął w ramy, co? Dam ci 30 sekund. Kurwa, 30 sekund. On się z nami bawi, ludzie. Patrzcie się na tego psa, jak wygląda strasznie. Dobra, wydupiamy. Biegniemy, ludzie. Uhu, możemy skakać. Wow, wow, obrywam. Ludzie, tu, dotąd, żem kurwa grał. Dotąd, żem grał, więcej, żem nie grał. Podskocz, hop. Dobra, 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 dobra. Zjeżdżamy gdzieś srogo. Złamał się? Taki odgłos był, jakby się połamał, wiecie? Wstawaj, kurwa, biegnij dalej, gościu. Dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Jakiś śmigłowiec. Słychać? Uciekaj co sił, przejdź przez dżunglę. Przejdź, kurwa, przez sprintuj chyba. Hop. Oj. Wow, 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 wow. Śmigłowiec do nas na dupca. Tutaj mam jakiś mostek śmieszny. Tu się mamy wspinać. Idziemy, 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 idziemy. Dobra, 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 spierdalamy. Tu jakiś pełno zwierząt biega, na które będziemy kurwa polować, tylko sobie kosę załatwię. Hej, hej, hej. Ładnie. Dobra, mamy ten punkcik. Wow. Dobra, maszujemy A, a w moim przypadku X. Ale kurwa, patrzcie się. Jason, bierz ten nóż, ale on stanął, on go sparaliżowało to, wiecie? On się kurwa zesrał, że kogoś zabił i tyle. Tutaj mamy jakiś most. Cały czas te psy słyszę za moją dupą, ludzie. Ten most się zawali na 100%. Patrzcie się, śmigłowiec jeszcze do nas, no pierdola z takiego działka. No, już prawie byłem. I lipa, co? Ale dobra, tyle dobrego, że wpadliśmy do wody. Dopiero się zaczyna, Ubisoft przedstawia. Zajebiście, ludzie. Lubię, kurwa, lubię takie coś jak piękny samouczek, lubię coś takiego i tyle. Wiecie, z fabułą fajnie wplecione to wszystko. To mi się podoba. A Far Cry 3, ludzie, za niedługo wychodzi Far Cry 5, w którego nie wiem, czy będę grał, bo po ostatnim tym czymś, co mi zaserwowało Ubisoft w postaci Assassina, mam wyjebane. Na pewno nie wezmę tego w dniu premiery. Poczekam, kurwa, jak to będzie wyglądać, bo z tego, co na razie widzę po gameplayach, no to, kurwa, średniaczek to mało powiedziane. Wykonaj miksturę. Aha, to są takie samouczki. Path leads to the heart of the jungle. Follow the path, and you will find the answer. Gdzie my jesteśmy? Where am I? Jakiegoś szamana? Aha. Gościu nas dziara, ty, w studio. You are weak. Well, not all of you. The armor's been deadened to allow for the tatao. It is brave to swim a storm, but to sunbathe on a beach with pirates, insanity. Patrzcie się, Jason chce mu kosę sprzedać. You have the right to take my life. But no. To będzie nasz ziomek, co? Dokładnie, ludzie. I am Dennis. Jason. No. Jasonowi pasuje maczeta, nie? Piątek 13 i te sprawy. Lava, laba. Laba, laba. Czaplarekin i pająk. To są chyba trzy odłamy drzewka umiejętności, ludzie. A w miarę postępu umiejętności będzie nam dziara się kurwa powiększać na naszym przedramieniu. Hej, czyli fajny taki motyw, co? Zobaczymy to dalej. Jeszcze mamy młodszego.
No, you can only help yourself. I am going to free you. Czyli my tu mamy jeszcze młodszego brata, ludzie. Ja pierdzielę, ale jaja, co? Nie wiem, czemu ten obraz tak miga, ale wyjebane. A tu się Lana. No siemano. Kurwa, stary, mi właśnie brat zginął, a ty mi tu pierdoli, że coś tu jest pięknego. Na kolana. Świnie. Our people are in need of good news. So, these are your people? The island. Calls to the jeszcze nikt mu nie spierdolił. They called to me. The island dwellers, the Rakyat, accepted. And I became a member of their tribe. Stary z bok. They are something, aren't they? Beautiful, most definitely. No. I could have anyone I choose. But my will is set on one woman. Yeah. Cash for weapons. Oh. Dolare. To save your brother, right? I've never shot anyone before. What do they say in America? Dokładnie. Dobra, dawaj te siano, kurwa. Jason to taka czysta cipa jak na razie, nie? To się, kurwa, połóż, Jason, i udawaj martwego, jak opos, kurwa. Siema, dupy. Hej, co tam? Pokaż cycę. Dam ci, kurwa, nie wiem, dolara. A, dobra. Kurwa, nie umiem teraz ich ominąć. Idziemy do sklepu. Kup w sklepie pistolet. Aha, muszę kupić pistolet i tyle, tak? Nie mogę nic innego, muszę pistolet. 60 dolarów, a on nam dał ile? On nam dał 60, kurwa, no dobra. Kupujemy pistolet, skoro mamy kupić pistolet. Możemy sobie go przypisać teraz na przykład tu. Ten mamy w użyciu, a ten już jest za 680, dobra. Za wysokie progi na nasze nogi. Już nic więcej sobie nie kupimy. Tu mamy amunicję, broń krótką, PM-y, zobaczcie, strzelby. Karabiny szturmowe, karabiny snajperskie, LKM-y, wyrzutnie rakiet, jakieś specjalne gówna, towary konstrukcyjne, mapy, pewnie ze skarbami na oznaczonymi. Opuść za Denisem wioskę. Ja pierdolę, ale pisownie. Nowy samouczek. Darmowa broń. Kupuj broń w sklepach i w kryjówkach. A jeśli aktywujesz maszt radiowy, broń staje się darmowa. Aktywuj kolejne maszty radiowe, aby uzyskać dostęp do bezpłatnej broni. No i to też jest znany motyw. Przeze mnie właśnie z poprzedniejszych części. Czyli te maszty pełnią rolę czegoś takiego, że gdy go odblokujemy, to po prostu odsłaniamy sobie mapę, a wraz z tym odsłaniają nam się nowe zadania, misje i różne pierdoły. A co tam się świeci? Denis? Co to za świecący penis? Przytrzymaj, aby zebrać marantę. A dawaj, kurwa. A co? A zerwę sobie zielony liść. Hej, brzmi dobrze. Ja już wiem, ludzie, że z tego robi się mikstury lecznicze. Idź do masztu radiowego. Przesuń się, kurwa, knurze niedojony. Wow, a tu mi sam broń wyjął. Aha, dobra, standardowo. Standardowo, ludzie. Tam mamy ten maszt, idziemy tam, nie ma się co opierdalać, myślę, co? Patrzcie się, hajsiwo, dawaj mnie to. Więcej hajsiwa. No i proszę, już mamy 35. Trzeba uważać na różne zwierzęta w tej grze, jak to Far Cry, ludzie. Bo mogą nas atakować tutaj właśnie. Są zwierzęta, które nas nie będą atakować, a które będą nas atakować i tyle. Dobra, którędy się tu dostaniemy? Ej, słyszę coś. Jakieś syczenie, co? Aha, tu jest.
To był wąż. Mogę go zjeść? Maszty radiowe. Aktywuj maszty radiowe, aby odkrywać nowe obszary na mapie, zyskać bezpłatny dostęp do broni w sklepach, odblokować nowe misje zrzutów zasobów. Wow. Zrzuty zasobów. Patrzcie się, tu mamy takie skryneczki, które możemy sobie przeszukiwać i wpada nam hajsiwo za to, ludzie. Amunicja, jakieś pierdoły, a fajne są nazwy tych niektórych rzeczy. Wiecie, takie kurwa całkiem z dupy. I każdy maszt będzie się charakteryzował tym, że wiecie, nie zawsze jest łatwo się na niego dostać, tak? Trzeba niekiedy pokombinować. To na razie będzie prościutki maszt, jak widzicie sami. Wchodzimy tylko. Jak kurwa po klatce schodowej. Dobra, tutaj mamy. Patrzcie się, jak to wygląda. Kurwa, gra z 2012 roku, ludzie. Zobaczcie tylko to. Ale strasznie mi teraz się przypomniała gra Dying Light. Nie wiem jak wam, ale mi tak. Tu mamy następną skrzyneczkę. Dawaj. Król. Granat. O, granat mamy. Amunicję też z tego wydobywamy. No i zajebiście, nie? Tutaj w lewym dolnym rogu pod mapką widzicie dwa paski, to jest moja energia. Apteczek nie mamy jeszcze w ogóle, mamy zero. Tu jest skrzynka, dawaj. Patrzcie, ile mam hajsu. Hej, kurwa, do nic, tyś mi dał tylko 60 baksów, jak tu na ziemi już znalazłem 200, kurwa. Bitch, please, ty knurze, paskudny. Dawaj. Aktywujemy sobie ten maszcik i pokażą nam się jakieś nowe zadanka, co? Przede wszystkim odsłonimy sobie jakąś część mapy. Kurwa, Assassin's Creed, ludzie. Synchronizacja po prostu i tyle. Będziemy sobie to nazywać synchronizowaniem, wiesz. Sukces. Aktywowano maszt radiowy. Jesteś, kurwa, knurze, gotowy na następne wyzwania? Patrzcie się, no Dying Light pełną gębą. Oczywiście Dying Light był później niż to, ale ja będę porównywał tą grę do gier... teraz co są? Użyj trolki. Uhu! Wizyta w Amanaki. Pogadaj z Denisem, dobra? Denis! Uważaj na swój penis, haha, bo jadę na trolce. It's done. Good. Show me a map. Samouczek z mapy, co? No to jedziemy. Otwórz mapę. You see, everything you need to know has been revealed by the radio tower. Shops, adventures. The island calls to you. And, like you, Jason, the shopkeepers are from the outside. They will use the radio towers to do business and reward you with weapons for every tower you free. Kiedy będziemy dostawać normalnie broń, będzie w tych sklepach broń za darmo, niektóra i tyle. I będziemy odblokowywać chyba różne dodatkowe bronie. Tu pokazuje nam zwierzęta, że możemy na nie polować, żeby zrobić właśnie sobie jakiś ten mały crafting, czyli kurwa, nie wiem, powiększyć swój plecak na przedmioty, portfel, żeby więcej hajsu zbierać. Jakieś kabury na bronie, żeby więcej ich przenosić. Wiecie, o co chodzi, ludzie. Tu są właśnie te posterunki. To nie wiem, co to jest, wiecie? Dobra, mamy przesunąć tu. Here. Now, if you want to save your friends, you must know the jungle. Animal skins and leather will help you to carry. Mówi teraz to, co ja wam powiedziałem. Plants can be mixed to create potent medicines that heal you, enhance your senses and more. Go. Return to me once you have mastered the jungle. What does that mean? What am I supposed to do? Listen to your instincts. Listen to your instinct. Dobra, ludzie, ale myślę, że się tym zajmiemy, kurwa, w następnym odcinku, co? Pójdziemy sobie tam na te łowisko. Mamy iść w tamtą stronę. Tutaj widzicie, mamy na mapce już odkryty teren. No i pokazują nam się różne pierdoły. Te diamenciki na przykład to są łupy, zwykłe łupy. W postaci właśnie tych skrzynek, które możemy sobie tutaj szukiwać, ale widzę, że nie jest tylko w postaci skrzynek. Co to jest to? To jest chyba amunicja do tego pistoletu, co mam. A tu jest ta skrzynka, dobra.
tu mamy pojazd, ludzie, możemy sobie wsiąść w auto i zadupcać, tam nie musimy iść na nogach, ale tak jak mówię, zajmiemy się tymi pierdami w następnym odcinku, pójdziemy sobie na te polowanko i tak dalej, i tak dalej. Tak więc, ludziska, dzięki wielkie za oglądanie, a ja tylko powiem coś takiego, kto daje łapę do góry, tylko pozytywne knury, kto w dół daje łapę, temu ciapaty nasra na klatę, a kto komentarza nie zostawi, niechaj mu się hemoroid w dupie pojawi. Hehehe. Jeszcze raz dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się cieplutko, ja żegnam się z wami trzema posamej okonami, życząc mi reszty dnia, mara, pa pa.